Hej, cześć się manowam wszystkim ludzie z tej strony, Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Eksplorujemy sobie aktualnie kryształową jaskinię, do której trafiliśmy w poprzednim odcinku. A ja właśnie próbuję znaleźć przejście i to takie, dzięki któremu nie skończę gdzieś na dnie tej jaskini, jako mokra plama. Congratulations, you played yourself. No nie, nie! No kurwa! Co ja powiedziałem przed chwilą? Nie wierzę, ja pierdolę, co? No na start odcinka, serio! Nie wierzę! Dobra, to biegnę tam jeszcze raz. Okej, jestem z powrotem. Tylko mam problem, bo jedyna droga stąd wiedzie z powrotem na górę. To przepraszam bardzo, gdzie mam teraz iść? Chyba, że tu jest gdzieś jeszcze jakaś niewidzialna droga. Muszę jakoś przejść tam co najmniej. Jak stąd zeskoczę, no to jestem trupem. A nie, jak tam pójdę, to nigdzie nie dojdę. Wait a minute, no. Nie, bo tutaj szedłem, to było dotąd, tu i tu był spadek. A tu? Trochę dalej. Trochę bliżej. No nie. Tu nie. Tu. Trochę bliżej. Też nie. A tutaj? Minimalnie. Też nie. To co teraz? Mogę się cofnąć, no ale co z tego? A, uprzejmie przy okazji tego trupa, którego w poprzednim odcinku olałem. I okazuje się, teraz właśnie, żebym teraz tu stąd nie spadł jak debil. Okazuje się. Idę za tymi spadającymi, bo tam mam pewność, że na pewno jest droga taka normalna. Gościu ma przy sobie tylko człowieczeństwo, nic więcej. Dobra. I jestem z powrotem. Tylko co teraz? Co mi daje ten powrót w takim razie? Nie, może ja mam. Może ja mam po tym przejść? Tutaj, tam dalej? Zobaczmy. Mam trochę tych pryzmatów, to mogę ich narzucać, nie? Nie. Tu nie ma ukrytej ścieżki. Nie, może ja. Może z tej ścieżki jakoś. Właśnie stąd. Bo jak pójdę tu. No właśnie, tu jest spadek w pobliżu. No, tu jeszcze jest bezpiecznie. To jak pójdę dalej, no to spadnę po prostu tutaj. Spróbuję jeszcze dalej. Tu jeszcze mogę. O, o! Okej, dobra. Tutaj mogę iść. I chyba znalazłem właśnie swoje przejście. Oj, nie podoba mi się ustawienie, jak chodzę. Trochę w tę stronę. Już tak powoli rozkraczę, jakby na tym takim zaostrzonym tym stał. Oj, oj, tutaj nie, tutaj nie. Dobra, powoli, powoli. Ostatnie co chcę, to spaść, jak na początku odcinka, nie? Dobra. Kolejny motel. A te motele w sumie nic takiego nie dają, no. Tylko grudki tytanitu. Niestety jak szedłem tutaj za pierwszym razem, to jak debil zginąłem i wszystkie moje ponad 100 tysięcy dusz i 7 człowieczeństw poszło się hędożyć. Niestety, co to są za jakieś małże? No oczywiście, że mógł zaatakować. Ok,
Okej, piorun nawet coś im robi. Ile? 1000. Okej. A to... nie to już zdechło? Tak, zdechło, dobra. Po prostu ragdoll na to nie działa. Kolejna taka... taki małż. Silnymi czasami chyba warto je atakować. Ewentualnie dwa silne i dwa lekkie. Już jest po nich. Dobra. Trochę ich tu jest. Ale błyskawice też nie są takie złe. Szoki. Nie da się otoczyć, nie da się otoczyć. Zasada numer jeden każdej walki. Nie daj się otoczyć. Ani zapędzić w kozi róg. Ja niestety już... mało życia, mało życia, mało życia. Do tyłu, do tyłu. Piestusa, piestusa. Dobra, on się na szczęście długo ładuje z atakiem, więc... jest moja przewaga nad nim. Dobrze. Padło. Kolejne, tarcza dłoń. Pięknie, uniknąłem. No i kurde, akurat ostatni cios chybił. O, ten coś zostawił chyba tam obok. Tak. Migoczący tytanit! Proszę, proszę. Jakaś mgła. Nie podoba mi się to. Dobra, ale najpierw się wyleczę. Okej. Duża miejscówka, trochę mgły, jakiś kryształ. No nie! Serio?! Siema, Sef! Co tam u ciebie, brachu? Dobra, zmienię pierścień, zmienię pierścień, zmienię pierścień! Dobra, to chyba muszę zniszczyć, mi się wydaje. Nabija klo... Nie, niewielkie leczenie! Nie chciałem leczenia! Nie wie, gdzie jestem. Dobra. Czyli założenie pierścienia to był mądry ruch. Dobra. Dobrze, dobrze. Ciekawe, czy z jego ogona mogę też coś zgarnąć. Robi mi się klątwa. Odporność na klątwy wiem, że podnosi ilość człowieczeństwa, no ale... nie będę teraz przecież go używał, nie? Rzeka apteczki. Dobra, okej, a spróbujmy mu walić po tych mackach, czy nie wiem, może to jest jego ogon? Oj, 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 oj. No, skubany! Dobra, to jest chyba jego main ogon, mi się wydaje. No, jak? No jak? Jak on mnie trafił? Dobra, teraz póki jest zajęty... oberwałem niestety. Jakim cudem on wie, gdzie ja jestem? Przecież specjalnie mam ten pierścień założony. Ogonek! Twój ogonek mnie interesuje. Daj się trafić, typie! Jak jest jeden smog miał coś fajnego w ogonie, może drugi też coś będzie miał. O, dobra, tniemy! Do tyłu.
Tarcza. Okej, tarcza niewiele daje. No chyba, że mnie po prostu za mało wytrzymałości, żeby zablokować. Oj, oj, wyjdź, 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 wyjdź! Wyjdź, 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 wyjdź! Okej, jedna Estus, drugi Estus. Na wszelki wypadek fragment wielkiego leczenia sobie przygotuję. Czaruje, czy... Czaruje, czy mnie szuka? Czaruje, dobra. Ja lecę do ogona. I tniemy po ogonie! Okej, przesunął mnie, nie zadając obrażeń. Mi się podoba. Ale fajne ma skrzydła, kurde. Typie, daj się trafić. O. Czarujesz czy nie? Czy mam ci w tym pomóc? Jaki fajny trakt tu przygrywa. Ten teren, ten, 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 trak strasznie. Dobra. Do ogona! Kościół, ale jak on tego ogona strzeże, skubaniec, no! On tam musi mieć coś fajnego. On go strzeże normalnie jak ja, po prostu schabowego. Dobra, dostałem trochę po pysku. Unikamy. Nie, nie tu, tu. Po ogonku, po ogonku. Dobra, teraz nie przesunę niestety z obrażeniami. Teraz nie tak zwyczajnie przesunę, to mi się podoba akurat. Ale ma kurde, tu mu takie odchodzi, jakby wąsy miał. Kurde. Dobra, tego, ale on se czaruje, więc będzie czarował, dopóki nie skończy. No niech tę nogą w końcu odpadnie! Nie, 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 nie wierzę! O Boże, poważnie! No nie, nie, że muszę tam iść znowu! No jaki skam, już go prawie miałem! Jego ogon też, no nie wierzę! Nic, to on to robimy cięcie w podejście do walki numer 2 w takim razie. Dobra. Podejście drugie w takim razie. Oczywiście zdrowie do fulla zregenerowane. Dobra, czy ja muszę znowu ten kryształ zniszczyć? Tak. Nie wiem dlaczego, ale o dziwo muszę. Ale skoro on jest tutaj, to być może będę w stanie to jego... ten jego gabinecik obczaić sobie. You are immortal no more. Powiedz dalej tą błyskawicą, skoro mam jej teraz więcej. Przecież nie wiem, czy jakbym chciał odciąć ten ogon, to czy ja nie powinienem właśnie... Okej, jakimś cudem uniknąłem obrażeń. To czy ja nie powinienem mu... W sumie od razu ciąć tego ogona, a nie go tak osłabiać błyskawicami. Bo to nie może mocno ugryźć w dupę. Dobra. Tu cię zaatakuję. Miło. Kurde, no i smyrnął mnie, no. To jest najgorsze, nie mogę nawet dać mu się smyrnąć, no i on od razu się obraca w moją stronę. Dawaj, dawaj, dawaj. I ogon! Lecimy znowu. A ty, a może spróbujmy go zrobić w ten sposób? Spróbujmy teraz od drugiej strony podbiec. Tego to się raczej nie będzie spodziewał, nie? A będzie... Oj, no tak, że on jest... O, ty! Debil minął mnie! A, elo! No,
Kurde, i smyrnął mnie. Jestem zdeterminowany, żeby mu ten ogon odciąć, ale naprawdę nie wiem, czy zdołam. Ciekawe, jak sobie z nim poradził ogień. Dobra, szybka podmianka na płomień piromancji. I ognisty bicz chaosu. Lecimy, lecimy, bo będzie... I poszło, w drugą stronę leciał. Miło. Z jego strony. Kurde, podbił mnie. Klątwa, 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 klątwa! Uciekaj, uciekaj. No ta walka już pójdzie o wiele prościej, mi się wydaje. Już ta walka, to podejście. Ciekawe, co jakieś te wybuchają, czy zadają większą obrębę. No jak mnie majznął! Mogę to blokować, co jest najlepsze. Jebie, skończysz? No, wreszcie. A ty czekaj, tu jest woda? Dlatego mnie tam się obraca, bo tam jest woda i on słyszy moje kroki w wodzie. Ej, jak ja chybiłem dwoma atakami? Oj, 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 źle, niedobrze, niedobrze. Leci klątwy, ale to jest mało ważne. Dobra, na razie estusik zwykły. Wróćmy do tego bicza. Jak on mnie trafił, przepraszam bardzo. Serio? Jak? Już tak bliziutko. Jak mówię, ja mam nadzieję, że go nie zabiję, zanim mu odetnę ten ogon faktycznie. I... Kurde, nie udało się! Ajajaj! Ale dobra, Sev Scales pokonany. Ogona mu niestety nie zdołałem odciąć. O! Przekazany odłamek duszy władcy! I jedno człowieczeństwo. I ognicho. Świetnie. Dobra, tego nie będziemy rozpalali, ale teraz zobaczmy teleportację. Archiwa książęce. Mam coś i zobaczmy, gdzie mnie to przeniesie. W to miejsce, miło. Okej. To lecimy w takim razie do... Engwiego czy Engiego, nie mam pojęcia, jak to imię czyta. Ale jakoś tak. Dalej nie znam pierścienia, który może mieć mi komunikację z nią. Niestety. Chyba, że go mam. Właśnie, może mam go jednak. Pierścienie. Pierścień istoty, hawla, stalowe ochrony, taki. Rzadki pierścień ofiary, ryczący smok, powolny smok, śpiący. Księżniczki Słońca. Kurde, to co mogłem jeszcze ustawić? Ale nie, bo mi się ten drugi pierścień zniszczył. Dobra, to nieważne. Tu, osmalony, przychylności. Nie, nie mam, bo tam był jakiś pierścień szeptów, czy coś takiego. Tak się nazywa ten pierścionek. Tylko właśnie nie mam tego pojęcia, gdzie on jest. Dobra, ale tak. Czy ja mam jakąś broń przy sobie? Mam zaklętego Falciona, mam tunelarza. Mam tarczę. Dobra, no to zobaczmy. Co, tylko jeszcze zmienię pierścień zawczasu, bo jest mi już ten zbędny. No jeszcze znowu na ten chciwego węża. Tu jest. Dobra. Engui. You again. No. Modyfikacja. Aha, brak broni. Okej. There is nothing to accept you. Dobra. Kupić też nie mogę. Czekaj, to sobie wyciągnę jakąś zwykłą broń. Odłamek, bronie... Chyba ten sztylet sobie wyciągnę. Aha, dobra, czyli...
Czy to jest zwykły kowal, on nie może żarów wykorzystywać. Okej. Okay. No to co, próbujmy w takim razie w parafii nieumarłych z André. Może on będzie chciał ten żar chaosu. André, mam dla ciebie dwa żary. Mam nadzieję, że jeden ci przypasuje. That's an odd ember you have there. I know what you're thinking, but I'm no good with those. It won't be easy, but I'm afraid you'll have to look for someone else. Oh yes, it is. I'll be seeing you in that beacon. Dobra, czyli w obu przypadkach nie przyjmie żaru. Niestety. Dobra. Ale mogę jeszcze przelecić się do tego. Do tego kowala przy ruinach Nowego Londu. Okej, ziomek wrócił. Chyba, że to jest ta babka. To jest ta babka. We're both managing quite well, aren't we? But I haven't found my father yet. Have you seen him? No tak, spotkaliśmy się. Really? Then I must be off. I'm sorry he's caused you trouble. He has a knack for that. If he just stay put. Really? Dobra, to już nie pogadamy. Logana jeszcze nie udało mi się uwolnić, ale mam. Oh, there you. Master Logan has left on his own again. It seems that he is still determined to find the famed regal archives in Anor Londo. I intend to search for him. Only before I leave, there is one thing I wish to do. You see, Master Logan has left most of his books. With them, I could teach you Logan sorcery. You have done much to assist me. Before I leave on this journey, I will teach you all that Logan has to share. Okej. Okay. Oh, hello. Then let us, as promised. Dobra, co tam dla mnie masz? Włócznia duszy? Ale już to kupiłem przecież. Dobra, druga opcja, nie będę narzekał. All right. That may we meet again. Oh, hello. Then let us, as promised. Master Logan is at the archives. Thank the heavens. Finally, his wish has been granted. I suppose he has his head buried in those tomes. That's always what made Master Logan happiest. Ah, I can just imagine him now. Two things are... Dobra, ten się już powtarza. What's that? O, ten zniknął! To może ten będzie w Izalicie? Bo pokazaliśmy mu te piromancje chaosu. No, no, I'm fine. I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. To nie śpi tyle. I am pleased to see you well. Is it something Okej. Teatyś ciągle się powtarza. Farewell. Niestety bądź nie, także adios. Dobra, to ja teraz lecę do ruin Nowego Londo. A żeby pogadać z tamtejszym kowalem. Siema, chcesz żar? Hey, hang on. Is that an ember? Oh, I'm sorry. We at Vinheim don't deal in shoddy embers like that. Perhaps you try an old smith out of the country. What is it? There's nothing. We're both cursed. Come back soon. Okay, teraz chyba była reakcja na tego. Była reakcja na ten żar chaosu. Kowal ze wsi, to być może chodziło o kowala André. Hey, hang on. Is that an ember? Oh, I'm sorry. Perhaps. Jak to nie? Co, na oba żary tak będzie reagował? Nie, gdzie to jest? Modyfikacja? No tu masz, no to musi być kryształ!
Bo jest magiczny i tu jest kryształowe. To co, Kaman? Czemu on nie chce przyjąć tego żaru? No bo go mam cały czas, nie? No mam, kryształowy żar. No to czemu nie chce przyjąć tego żaru? Rozumiem, że nie chce przyjąć tego, ale czemu nie chce tego? Dobra, opis jeszcze. Przekazano odłamek duszy władcy. Dusza albinosa Sefa Bezłuskiego, fragment duszy lorda, znaleziony w uzarania epoki ognia. Sef sprzymierzył się z lordem Gwynem i zwrócił się przeciw smokom. W nagrodę nadano mu tytuł książęcy, uznano za członka rodu królewskiego i podarowano fragment wielkiej duszy. To tylko kawałek, ale i tak może nasycić naczynie władcy. Okej. Nie wiem, co teraz zrobić z tymi żarami, no. Myślałem, że on weźmie ten kryształowy, no ale ewidentnie mu się nie chce go przyjmować. Nie to przejście. Czy po co ja tak przechodzę? Wystarczy, że użyję kości wiodącej do domu. O! Cześć, Patches. Co ty tu robisz? Oh, we meet again. How many of you are there? You've come at the perfect time. I'm done with the looting. I'm a humble merchant now. And wondrous treasures have I. At a special price for you. There you are. Have a nice look at them. Oh, relax. No more funny business out of me, my friend. Bić czołem. Kolejny gest. Yeah, have you met that sunbathing Solaire? Believe me on this one, bruv. He's a complete idiot. But he happens to be an awfully strong idiot. So just nod your head and keep him on your side. Petrus, that self-proclaimed cleric. Believe me on this one, bruv. The man is scum. Don't you be fooled by his claims to do good. They're all the same, those rotten clerics. Mów dalej, z chęcią słucham. Boy, have you met Lautrec the Embraced? Believe me on this one, bruv. He's completely mad. He wouldn't think twice about cutting somebody down. So watch out for him. Especially if you've humanity to spare. No, Lautreka już akurat zabiliśmy. I'm done with the looting and wondrous. I'm done. Dobra, się powtarza. Co masz na sprzedaż? Oko śmierci. Zwabiaj upiory z innych światów. Ile? Tylko trzyma. Boskie błogosławieństwo za 20 tysięcy. Znakuj ścieżkę, rzuci słuchaj, by sprawdzić głębokość. Człowieczeństwo, bliźniacze człowieczeństwo, aha, i to tyle. Dobra, to są przedmioty. Leczenie i fragment wielkiego leczenia. Półksiężycowy topór, buława, płócienny talizman. To już mam, to tego nie mam akurat. Płócienny talizman kapłana na czas pielgrzymki. Weź go w dłoniach, aby czynić co, na przykład, dobra, nieważne. Ale weźmiemy sobie, bo to jest coś, czego nie mam. Buławę mam, topór nie jestem pewien, czy mam, ale wezmę na wszelki. O, proszę! On ma spinwheela te rzeczy. I nie tylko, jeszcze ma set kapłana. Maska matki spinwheela wydropiłem. Maska dziecka i maska ojca. Dobra, wait a minute. Right. Good stuff, eh? Don't you forget who got it for you. No, te ostatnie rzeczy są bardzo dobre. Dobrze. Pamiątko odwetu, oko śmierci na dole, tutaj. Wszystkie dusze wykorzystam. Oh, well, welcome to Trusty Patch's Trove of Treasures. We chop prices, not limbs. Ciekawy slogan. Ok, ile mogę kupić tego? Jedno. No to weźmy. Pryzmatów. Ok, pryzmatów będzie miał nieskończoność. Człowieczeństwa ma 3. Bliźniaczego 1. Leczenie na razie nie potrzebuję, to też zostawię. Maskę ojca chcę wziąć, ale zobaczmy opis najpierw. Jedna z trzech masek Pinwheela, nekromanty, który skradł moc Gravelorda i rządzi katakumbami. Poprawka, rządzi. Ta maska należąca do mężnego ojca lekko zwiększa udźwig wyposażenia. Okej, okay. A i tego ma nieskończoność, dobra. Maska matki już mam. Maska dziecka, jedna z trzech masek Pinwheela, nekromanty, dobra, to jest to samo. Ta maska należąca do naiwnego dziecka lekko zwiększa szybkość odzyskiwania energii. No dobra. How is it? Don't... Do kolekcji zawsze spoko. Dobra, to teraz ja lecę do tej trumny. Widzimy się na miejscu.
Okej, okay, jestem już na miejscu. Zobaczmy, co się teraz stanie, jak skulimy się w trumnie. Aha, nic się nie stanie. Zajebiście. To po co to tu jest w ogóle? No dobra, mam być coś z przymierzem, nie? No ale... Co mi po tym przymierzu, jak nie mogę wykorzystać tego? Chyba, że nie mogę być w żadnym przymierzu, żeby to się strygerowało. Tu? Nie, tego nie mogę użyć. No to, nie wiem, to w kropce jestem teraz. Dobra, no to cóż, na koniec odcinka witam się z wami, znaczy witam się, żegnam się z wami w sumie przy tym ognisku obok Andre. Ja natomiast, nie wiem, sprawdzę gdzie, komu te żary mogę pooddawać, bo jestem ciekaw faktycznie kto może z tego korzystać. Spróbuję ogarnąć też o co chodzi z tym przymierzem całym, z tym sarkofagiem i, i spróbuję też ogarnąć sobie... Gdzie konkretnie mam teraz iść w lesie Darkroot, bo jak na razie... Sorry. Bo jak na razie, to jestem troszeczkę w dupie. W sensie, byłem tam w jakimś miejscu, ale doszedłem do takiego momentu, gdzie nie wiedziałem, co się dzieje. Znaczy, gdzie są? Nie wiedziałem, gdzie iść. Czytaj po tej walce z motylem. Tam obok, jak odblokowałem to przejście tym herbem Arthur Jasa czy coś tam. Nie mam pojęcia, co mam dalej robić. Potrzebuję jakiegoś poradnika. Ale okej. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym materiale z Dark Souls Remastered. Cześć!